czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Seminarium Odpornej Szkoły dla dyrektora w tym roku szkolnym. Z naszego punktu widzenia, ponieważ to pierwsze webinarium, to z jednej strony mamy smutną informację, że skończyły się wakacje, ale z drugiej strony wesołą, że możemy znów zacząć rozmawiać na temat ważnych wyzwań w pracy dyrektorskiej. I dzisiaj, tak samo jak za każdym razem, kiedy pochylamy się nad różnymi wątkami, mamy gości, z którymi będziemy rozmawiali, ale też kilka informacji dotyczących samego Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli tej organizacji, dzięki której się tutaj spotykamy. A z kolei tematem naszego spotkania będzie skuteczność. To takie bardzo szerokie pojęcie, o którym można mówić w kategoriach uczenia się pewnych nowych technik, sposobów działania, ale z drugiej strony można też mówić w kontekście dobrych praktyk, a ponieważ mamy dzisiaj dwoje praktyków i jedną specjalistkę, która zajmuje się pomaganiem w tym obszarze, za chwileczkę powiem o tym, kto to będzie, to skupimy się na obu tych zagadnieniach. Tak jak zwykle webinary z zakresu odpornej szkoły realizujemy dzięki naszemu sponsorowi, dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która wspiera nas od wielu lat. A jeżeli chodzi o Centrum Edukacji Obywatelskiej, to tak jak zwykle staramy się już od tych 30 lat, bo mamy wyjątkowy rok w tym roku, 30 lat współpracy. Po prawej stronie tego slajdu jest kilka liczb, które pokazują zakres tej współpracy ze szkołami, jej skalę, która powoduje, że mamy wrażenie, że wiemy, co w szkołach naprawdę się dzieje. To, co Państwo mogą u nas uzyskać, to szereg inspiracji w programach, które realizujemy, w materiałach, które można znaleźć w naszej bibliotece, a też w warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli, które staramy się dopasowywać do takich bieżących wyzwań, z którymi szkoły się mierzą. To, na co szczególnie chciałbym Państwa zwrócić uwagę, to bezpłatne projekty, do których nabór rozpoczęliśmy, jeszcze wciąż są dostępne, realizowane dzięki wsparciu naszych sponsorów. Jest ich co najmniej kilka, na które Państwo mogą zwrócić uwagę. Bardzo zapraszamy na naszą stronę, gdzie można znaleźć już szczegółowe informacje na ich temat. One dotyczą różnych obszarów funkcjonowania szkoły, ale zawsze można znaleźć coś dla siebie. No ale to, co na dziś jest najważniejsze, to nasza rozmowa na temat skuteczności. Tą skuteczność rozumiemy z jednej strony jako pewną sprawność, którą dyrektor ma i którą się posługuje, ale też jako pewne dobre praktyki, którymi można się podzielić w konkretnych sytuacjach. Będziemy trochę zajmować się planami, trochę decyzjami, trochę właśnie przekonywaniem, a to wszystko dzięki naszym gościom. Mamy tutaj dwoje praktyków, Dorotę Pintal z Zamościa, doświadczoną dyrektorkę i trenerkę, ekspertkę oświatową, Mateusza Marciniaka, dyrektora również szkoły, ale też osobę zajmującą się wsparciem nauczycieli i samych dyrektorów podczas warsztatów i szkoleń, oraz naszego wyjątkowego dzisiaj gościa, Martę Dżogę, która jest coachką oświatową. To jest taki zawód, który jeszcze nie jest bardzo rozpowszechniony w szkole, ale Marta jest dowodem na to, że realnie zdarzają się takie sytuacje, że w szkołach są coachowie, których zadaniem między innymi jest właśnie wspieranie skuteczności. I naszą rozmowę chciałbym zacząć właśnie od Marty, zadając takie pierwsze pytanie, które może być też jakąś okazją, żebyś ty, a też wszyscy pozostali powiedzieli dwa słowa o miejscach, w których pracują, o swojej praktyce, ale jednocześnie odnieśli się już do naszego głównego tematu, czyli gdybyś mogła powiedzieć, Marto, co to znaczy działać skutecznie, twoim zdaniem? Jak sobie myślisz o dyrektorce czy dyrektorze szkoły i skuteczności, to jakiego dyrektora czy dyrektorkę uznałabyś za skuteczną? Czym jest ta skuteczność? Dzień dobry Państwu, co za trudne pytanie na sam początek. Skuteczność tak naprawdę jest takim trudnym pojęciem, bo każdy chyba indywidualnie rozumie tak naprawdę to słowo. Skuteczność też jest takim słowem mocno z biznesu i ono różnie pewnie nam pasuje do szkoły, ale gdybym miała powiedzieć, kim dla mnie jest ten skuteczny dyrektor, to zaczęłabym od tego, że jest to człowiek, który ma nazwaną wizję i wie, co tak naprawdę chce osiągnąć, bo mam takie doświadczenie, wrażenie, że jak ta wizja, którą się potem przekuwa na konkretny plan, nie jest jasna dla tego, kto ją tworzy, nie ma w niej punktów, nie ma w niej mierzalników, po czym poznam, że tę wizję czy ten mój plan zrealizowałem, to znajdzie się sporo niezadowolonych osób, bo każdy będzie miał inne wyobrażenie tego, co jest do zrobienia. Czyli skuteczność przy takiej wstępnej oczywiście definicji, wiem, że to jest temat, o którym można mówić wiele godzin, określiłabyś jako świadomość tego, do czego właściwie dążę i zdolność do pokazania tego innym ludziom, z którymi współpracuję. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. To mamy już grunt, ale gdybyś, Marto, mogła powiedzieć dwa słowa o sobie i o tym, co robisz i jak to jest być w szkole coachem. To jest wspaniałe doświadczenie i dziękuję wszystkim szkołom, które chciały do tej pory ze mną współpracować. Ja stałam się coachem w dorosłości. To była bardzo świadoma decyzja wyboru takiego narzędzia, które mi osobiście bardzo, bardzo pasuje, choćby w tym, że coach nie jest ekspertem i coach nie musi być ekspertem. Coach tak naprawdę jest dla mnie, jest osobą, która pomaga się wykluwać wizjom i planom przez to, że ma jakiś arsenał pytań w swoim narzędziowym kuferku i potrafi te pytania zadawać. Czasem to są pytania, które bywają niewygodne, czasem to są pytania, które wymagają zastanowienia się, z jakich zasobów możemy skorzystać, realizując naszą wizję czy plan. I rzeczywiście coaching jest takim narzędziem, większość coachy pracuje w biznesie po prostu. Ja zdecydowałam 10 lat temu, żeby pójść do szkoły. To środowisko jest mi, jakoś mam dużą sympatię do tego i byłam też kiedyś po drugiej stronie jako nauczyciel i wydaje mi się, że to narzędzie bardzo dobrze sprawdza się zarówno w pracy z dorosłymi zaangażowanymi w szkołę, czyli z dyrektorami i nauczycielami, i doskonale sprawdza się w pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi, bo ja pracowałam w liceum i pracuję teraz w innym liceum. Okej, rozumiem. No to na co najbardziej liczę, to też przykłady z twojej praktyki, z pracy z różnymi osobami, które często nad tą skutecznością pewnie się swoją zatrzymują, co służy, co przeszkadza. To będzie dla nas cenne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To w takim razie Dorota. Dorota, dyrektorka. Jak z tą skutecznością? Tak, okej, ja zacznę. Tak, ja zacznę od siebie, dobra? Ja zacznę od siebie, żeby się rozkręcić. Dzień dobry Państwu. Ja jestem dyrektorką szkoły podstawowej w Zamościu. Jest to szkoła praktycznie integracyjna, bo wszystkie oddziały to oddziały integracyjne. Szkoła z dużą liczbą dzieci posiadających orzeczenia, ale też dzieci, które mają pewne specyficzne, różnorodne w ogóle potrzeby, tak? Edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze. Więc taka szkoła, w której wyzwania są codziennością, pewnie tak jak w wielu szkołach, ale pewnie trochę inne wyzwania i w której zmiany też są codziennością i stałe takie rzeczywiście poszukiwanie nowych rozwiązań, poszukiwanie nowych celów. No i teraz czym jest dla mnie skuteczność? No właśnie dokładnie tym, co powiedziała przed chwileczką Marta. Dla mnie skuteczność to jest wtedy, kiedy ja rzeczywiście osiągam stawiane sobie cele w mojej pracy jako dyrektorki szkoły, nauczycielki. Ja te cele sobie zawsze stawiam i dbam o to, żeby te cele były realne, żeby były określone zawsze w czasie, żeby były, ale też żeby były ambitne i żeby rzeczywiście stawiając pewne granice w tym celu, chociażby czasowe, żeby w ten sposób ułatwić sobie też tą drogę ich osiągania. Dla mnie też są ważne w tej drodze osiągania celów, dla mnie ważne jest też takie poczucie, że to, co robię, nie zabiera mi jakiegoś nadmiernego czasu, czyli mam takie poczucie, że nie był to czas stracony w żadnej jego takiej jakby ilości. Nie wiem, czy też rozumiecie, o co mi chodzi. Że wtedy czuję, że to, co robię, jest skuteczne, bo mam takie poczucie, że poświęciłam temu odpowiednią ilość czasu i przestrzeni, tak? Nie za dużo, nie za mało, może tak. I dla mnie też jest ważne w tej mojej skuteczności to, jak ja sobie po drodze w tym procesie do osiągania celów radzę z różnymi problemami, jak sobie radzę z przeszkodami. I jeśli rzeczywiście nie zużywam jakiegoś też nadmiarowej energii, która gdzieś tam mnie zabija, tak, i powoduje, że padam, to wtedy rzeczywiście ta moja definicja skuteczności jest właśnie taka i ta moja skuteczność jest właśnie wtedy dla mnie łatwa do oceny. I to, co na koniec chcę powiedzieć, to dla mnie jeszcze w tych moich działaniach bardzo ważna jest też radość z tego, co robię. Jeżeli to, co robię, sprawia mi radość, to rzeczywiście wtedy mówię tak, kobieto, jesteś skuteczna. No, dzięki za tą optymistyczną definicję skuteczności. Poproszę jeszcze Mateusza, coś o sobie. No i odpowiedź na nasze definicje. Ty mówisz do mnie, bo ja Ciebie w ogóle nie słyszę. O, teraz Cię widzę. Halo? Halo, halo. Teraz Cię słyszę, Przemek. Okej, dziękuję. Halo, Przemek. Halo, halo. Słychać mnie? Przepraszam bardzo, to jakiś techniczny kłopot. Mhm. Mateusz, a teraz? Teraz tak, teraz Cię słyszę. Dobrze. No mi z kolei zniknąłeś. Być może będziemy mieli jakieś problemy z narzędziem, ale sobie poradzimy. Okay. Mateusz, dwa słowa o sobie i odpowiedź na pytanie. Okej, dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz Marciniak, drodzy Państwo, ja jestem aktualnie jestem dyrektorem szkoły podstawowej w Krzeczynie Wielkim. To jest Dolny Śląsk, Wrocław, niedaleko Wrocławia, a jeszcze bliżej Legnicy. Dyrektorem szkoły jestem od 17 lat w zasadzie. Mam dosyć ciekawą historię, bo to jest tak naprawdę trzecia placówka, którą kieruję. W swojej przeszłości miałem też wielką przygodę, to znaczy tworzenie, budowanie szkoły od podstaw i co za tym idzie też budowanie kadry nauczycielskiej, co było dla mnie przeogromną frajdą. Ponadto też zajmuję się szkołą nauczycieli, spotykam się z różnymi radami pedagogicznymi, co też sprawia mi przeolbrzymią frajdę. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, co to znaczy oddziaływać skutecznie? Dla mnie to jest taki sygnał, komunikat, który staram się wysyłać do ludzi, z którymi pracuję, oddziaływać w pozytywny sposób na jak największą grupę ludzi, z którymi pracuję, czyli na uczniów, na nauczycieli, na rodziców, ale w taki sposób, żeby te grupy, o których mówimy, czerpali z tego współdziałania, tej współpracy jak najwięcej korzyści, no i przede wszystkim też dużo satysfakcji. Ale tak naprawdę chyba też kluczowe i pierwszą taką rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to jest przede wszystkim to, że ja sam muszę czuć to, co robię, czuć to, do czego angażuję rodziców i nauczycieli i uczniów. No przede wszystkim czuć taką pasję. To jest chyba kluczowe dla mnie. Dziękuję, Mateusz. Ja może do ciebie się zwrócę już z następnym pytaniem, bo powiedziałeś o tym czuciu tego, co jest ważne, a ja w swoich wspomnieniach z bycia dyrektorem... My się słyszymy, Przemek? Ja słyszę. Może poproszę Martę i Dorotę, żeby potwierdziły, że mnie słyszą, bo ja słyszę, nie wiem, czy to jest problem ze mną, a ja myślę, że jest może z narzędziem. Problem u Mateusza. Mhm. To w takim razie będę mówił dalej i zapytałem Mateusza, ale rozumiem, że Mateusz zniknął. To może poproszę ciebie, Dorota, o odpowiedź na pytanie, które trochę jest związane z moją historią. I bo byłem kiedyś dyrektorem przez kilka lat, bardzo wiele lat temu, i wtedy doświadczeni dyrektorzy, to było jeszcze w XX wieku, i wtedy doświadczeni dyrektorzy mówili mi jako młodemu dyrektorowi, że powinienem mieć taką szufladę rytualną, która służy do pokazywania rozmaitych dokumentów, w tym również planów, a więc tego, co jest bardzo ważne z punktu widzenia skuteczności, w tym również planów, różnego rodzaju władzom, które chcą je zobaczyć. A zupełnie niezależnie od tego powinienem mieć taką szufladę realną, w której są dokumenty, które opisują to, co jest rzeczywistością szkolną. Trochę to mówię pół żartem, ale też pół serio, ponieważ szkoła przez przepisy jest zobowiązana do tworzenia rozmaitych dokumentów, w tym także planistycznych, tych, gdzie są cele i sposoby ich realizacji. No i to czasami wywołuje pewnie taki efekt, że wytwarzamy różne dokumenty z tego względu, że są wymagane przez prawo, a niekoniecznie tak bardzo praktycznie mamy potrzebę ich stworzenia, a potem wykorzystywania. Czy dla ciebie żywy jest ten dylemat, Dorota? Znaczy myślę, że już teraz nie, ale to też wynika z pewnej takiej historii, Przemku, proszę Państwa, tak? Ja byłam też dyrektorką szkoły w XX wieku. I ja te czasy też pamiętam. Ja jestem już długo dyrektorką szkoły, łącznie z taką przygodą bycia wicedyrektorką przez 5 lat, to już 32 lata. I rzeczywiście ja pamiętam te czasy, te lata 90., kiedy byłam czy wicedyrektorką, czy już dyrektorką szkoły, kiedy tworzyło się bardzo dużo planów pod różnego rodzaju potrzeby, tak, związanych chociażby gdzieś tam z tym nadzorem pedagogicznym. Natomiast to się już trochę zmieniło na przestrzeni lat. Wszyscy się chyba nauczyliśmy też już czytać te przepisy prawa, czerpać z nich w taki sposób, żeby rzeczywiście w naszej codziennej pracy towarzyszyły nam te plany, które są naprawdę wymagane przepisami prawa, a ich nie ma już jakoś tak bardzo dużo. I tak naprawdę to pewnie można je policzyć na palcach jednej ręki. No może się mylę, tak? Bo też nie chodzi o to, żebym ja to tutaj wymieniała. I ja się nauczyłam, ale też nauczyłam się wtedy właśnie, kiedy robiłam te plany rytualne i te plany realne, kiedy w pewnym momencie zderzyłam się z tą rzeczywistością, że ja mam bardzo dużo pracy, to mnie kosztuje bardzo dużo wysiłku, a z tego nic nie wynika. I ja nauczyłam się budować te plany w taki sposób, żeby one rzeczywiście były realne. I ja dzisiaj nie mam tego dylematu rytualności. Ja nie doświadczyłam na przestrzeni przynajmniej ostatnich 20 lat z jakimkolwiek nadzorem, nie doświadczyłam problemu, że mi brakuje jakiegoś, nie wiem, wyimaginowanego planu. I to, co robię, każdy plan, który w szkole wprowadzam i wdrażam, to jest plan, który jest żywy, który żyje, który cały czas nam towarzyszy. Ja je bardzo często umieszczam w chmurze, albo nawet mam, no na przykład plan nadzoru, to ja mam cały czas wydrukowany w moim notesie. I on cały czas gdzieś tam jest pod ręką. Ja jakby zerkam do niego rzeczywiście w różnych momentach, bo te plany mają żyć. One rzeczywiście mają mi ułatwić osiąganie moich celów. Planowanie jest podstawą skutecznego działania. To mi przyświeca w mojej pracy praktycznie na każdym kroku. Więc ja jakby tego dylematu się w tym momencie już pozbyłam. Mhm. Okej, być może zmieniły się czasy. Mateusz, czy słyszałeś pytanie? Bo teraz rozumiem, że się widzimy. Tak, nie słyszycie, powiedzcie. Halo, chodziło, słyszymy, teraz jest okej. Pytanie jest o tą, snułem taką opowieść o swojej przeszłości, już nie będę jej powtarzał, ale gdzieś generalnie chodzi o to, że pamiętam takie czasy, kiedy w szkole powstawało wiele dokumentów tylko na użytek rozmaitych władz kontrolujących, w tym także planów, a jak już to zgodnie przyznaliśmy na samym początku, świadomość celów, sposobów ich realizacji, ich zakomunikowania jest tym warunkiem skutecznego działania, albo w każdym razie jednym z ważnych warunków. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czy zdarza się, że te dokumenty planistyczne są takie, powiedziałbym, rytualne? Okej. Jesteśmy przy planach rytualnych, tak? I realnych. Powiem tak, jeżeli chodzi o to planowanie, ty mówisz, Przemku, o dokumentach, natomiast ja myśląc o planowaniu, bardziej myślę o znowu pewnego rodzaju układania pewnych spraw w szkole. Jeżeli mówię o planach rytualnych, to tutaj dla mnie ten rytuał skupia się przede wszystkim na planowaniu na przyszłość. I to są takie kwestie, takie tematy, które gdzieś tam mają się w głowie, ale mam świadomość, że być może ludzie, zespół, z którymi pracuję, nie są jeszcze jakby przygotowani na to, co mi się w głowie urodziło, a więc dla mnie to jest takie przygotowanie przede wszystkim moich współpracowników do tego, co chciałbym, żeby gdzieś tam kiedyś było wprowadzone, zrealizowane, a więc takie trochę działanie małymi krokami do tego, co ma się zadziać. Natomiast jeżeli mówimy o to planowanie realne, czyli takie tu i teraz, to przede wszystkim chodzi o te zadania, które mają być zrealizowane w maksymalnie pełnym zakresie, ale żeby to się mogło zadziać, to ja wychodzę z takiego założenia, że przede wszystkim, żeby nie planować dużo. Bo to jest troszkę tak, że im więcej zadań planujemy, tym one są realizowane troszeczkę tak, nie do końca w pełni. Tutaj fajnie mi się w to wgrywa zasada Pareto, czyli im mniej planujesz, tym bardziej mocniej to zrealizujesz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o planowaniu, to jest też realizacja zadań w odniesieniu do kompetencji moich współpracowników, czyli to, co chcę zrealizować, to, co zrobię. Najpierw zastanawiam się nad tym, na ile mam zasobów w postaci ludzi do tego, żeby rzeczywiście to się mogło zadziać. Kolejna ważna rzecz, nie zaskakiwać swoimi pomysłami. I też właśnie delegowanie do odpowiednich osób. Delegowanie zadań, delegowanie pomysłów do konkretnych osób, które wiem, że w danym zakresie mają umiejętności, mają kompetencje i będą wiedzieli, co i w jaki sposób to zrobić. To jest chyba klucz tego, co chciałbym tutaj powiedzieć. Dziękuję Ci za to przeformułowanie, bo rzeczywiście pomyślałem sobie, że zadałem Ci pytanie o to, czy tworzysz plany dla samych planów i też nie bardzo sobie wyobrażam sensowną odpowiedź na to pytanie, ale Ty powiedziałeś, rozumiem, o tym, że plany, zanim zostaną zakomunikowane, omówione z ludźmi, w pewnym sensie stają się trochę rytualne, bo trochę nie ma ich kto wdrażać, nie wiadomo, jak ludzie się do tego ustosunkują. To dzięki za to rozróżnienie, ale wyjdźmy już, pomińmy milczeniem te czasy, kiedy trzeba było tworzyć papiery dla papierów, i wróćmy do tego planowania. Ty już trochę wspomniałeś o tej ważnej rzeczy dotyczącej pewnej powściągliwości planu, że plan, żeby był zrealizowany, pewnie nie powinien być przesadnie wypełniony rozmaitymi propozycjami i pomysłami. I trochę może teraz zacznę od Marty, z takiej mniej więcej perspektywy, czy można z perspektywy coacha właśnie, osoby, która pomaga być skutecznym, powiedzieć coś ważnego na temat tej powściągliwości, tego samoograniczenia związanego z tym? No, totalna zgoda do tego, co mówiłeś ty, Mateusz, że ten plan nie może być za bardzo rozbudowany. Ja powiedziałabym, że jak on jest za bardzo rozbudowany, to ułóżmy go w kilka planów. Tak samo jak cel. Jeżeli on jest za bardzo rozbudowany i zdanie nasze ma wiele członów, to my po prostu nie będziemy potrafili tego potem sprawdzić, czy to nam się udało, czy nie, bo być może jeden kawałek się udał, a drugi się nie udał. I wtedy jak to zmierzyć? Więc dla mnie plan przede wszystkim w swojej tej prostocie, o której mówiłeś, Mateuszu, on powinien być bardzo konkretny i powinien być bardzo klarowny, bardzo precyzyjnie nazwany. I coaching też bardzo często polega na tym, że przez wiele minut, czasami nawet i godzinę zegarową, wykluwa się tak naprawdę sformułowanie celu czy sformułowanie planu, bo w moim rozumieniu jest to kluczowe do tego, żeby po prostu wziąć się do realizacji tego celu, czyli konkret, klarowność i nie za dużo w jednym planie planów. Okej. Czyli radzisz, żeby nie tyle może rezygnować, co jak dużo jest bardzo tam wątków, to spróbować te plany podzielić. Tak bym robiła, bo niesamowicie ważnym elementem jednak w planowaniu jest też zobaczenie siebie na tej drodze, gdzie ja w tym momencie jestem, a potem poczucie tej satysfakcji, o której wyście zaczęli w ogóle mówiąc o skutecznym dyrektorze, tam pojawiały się uśmiechy na waszych twarzach, że jednak jest tam ten element radości, że ta skuteczność też jest jakoś nie tylko doceniana na zewnątrz, ale odczuwana w środku. I wydaje mi się, że im ten plan jest taki bardziej precyzyjny i my naprawdę wiemy, o co w nim chodzi, to my możemy potem i to zmierzyć, i poczuć, że się udało, albo średnio udało, albo nie udało, i zastanawiać się dlaczego, co zmienić przy kolejnym planowaniu. Jasne. To Mateusz, wrócę do ciebie. Jak mówiłeś o powściąganiu tych swoich ambicji dotyczących ilości działań do planu do włożenia, to jakie masz kryteria? Znaczy, co ci pomaga decydować o tym, że to w planie powinno być, a tutaj może lepiej zrezygnujemy? To trochę tak zaczynam dotykać dobrych praktyk. Skąd wiesz, że to tak, a to nie? Ja myślę, że przede wszystkim ja jestem taką osobą i tak staram się też pracować, która przede wszystkim słucha ludzi. Słucham tych, z którymi współpracuję, obserwuję uczniów, też staram się bardzo mocno analizować to, co do mnie zgłaszają rodzice, i to są chyba przede wszystkim tutaj te informacje o potrzebach, a potrzeby generują cele i właśnie działania, więc uważnie słuchać, uważnie obserwować i dopiero wtedy podejmować decyzję, w którą stronę, w którym momencie w danym roku szkolnym, bo planujemy w zakresie jakiegoś danego roku szkolnego, w którą stronę będziemy szli. To jest raz, a dwa, no zdarza się też czasami tak, że w trakcie realizacji pewnych działań albo w trakcie biegu danego roku szkolnego pojawiają się jakieś kwestie na tu i teraz, tak? I chyba to jest też takie istotne, żeby być uważnym i właśnie zwracać uwagę na to, co się zadzieje w międzyczasie, i wtedy też szybko reagować na użyj tego słowa, na aktualne potrzeby. I to jest chyba takie, czyli słuchać ludzi, obserwować i w oparciu o to wyciągać wnioski. Mhm. Kiedyś słyszałem takie proste określenie, że w planie powinno być powietrze. Rozumiem, że to powietrze powinno być właśnie na takie zdarzenia, które się pojawiają trochę ad hoc, a trzeba je zagospodarować. O tym jeszcze chwilę będziemy rozmawiać, ale chciałem do Doroty, ciebie zapytać, w jaki sposób starasz się dbać o to, bo mam wrażenie, że to już nam się ustaliło, żeby ten plan nie zawierał zbyt wielu działań, żeby te działania były klarowne, żeby były w zrozumiały sposób dla ludzi nazwane, żeby mogli się z tym jakoś zidentyfikować. No tak, to w ogóle przychodzi mi do głowy kilka wątków i tak naprawdę mam tutaj teraz taki trochę dylemat, od którego zacząć i czy dam radę o wszystkich powiedzieć, ale spróbuję. Ja przede wszystkim nauczyłam się myśleć, myślę, że to już dawno, ale tego się naprawdę trzeba nauczyć, że rok szkolny nie jest z gumy. Wobec nas oczekiwania stawiają różne organy, różne instytucje, a już jeśli szkoła jest taką placówką, nie wiem, jedyną tego typu na terenie gminy, to już w ogóle realizuje mnóstwo różnych jakichś takich dodatkowych zadań, na które tak naprawdę fizycznie nie ma przestrzeni, trzeba to wszystko, użyję tego słowa, upychać w tych naszych planach i programach i też jakby próbować to poukładać czasowo. Często to jest kosztem też, wiecie, naszego takiego wypalenia, bo czujemy się sfrustrowani tym, że ciągle musimy w tym naszym, powiedzmy sobie, poukładanym zawodowym planie na dany czas, na dany rok szkolny, musimy te zmiany wprowadzać. I jakby nauczyłam się rzeczywiście tak, po pierwsze to bardzo mi się podoba to określenie, wprowadzać do moich planów powietrze. I ja tutaj nawiążę do tego, co powiedziała Marta, bo Marta powiedziała o takim precyzyjnym formułowaniu planu i mnie się od razu to skojarzyło z taką pewną strukturą planowania, której się też nauczyłam i której nauczyłam moich nauczycieli. Jestem dzisiaj o tym przekonana, że to właśnie tak jest. Jakby planowanie ustrukturyzowane, które zaczyna się od takiego precyzyjnego określenia celu, który jest, już to dzisiaj o tym mówiłam, ale teraz jakby do tej metodologii chwilę nawiążę, w metodologii SMART, która pozwala nam na myślenie właśnie o tym celu jako o czymś specyficznym, mierzalnym, ambitnym, realnym i terminowym. I to nam bardzo jakby tak, po pierwsze, powoduje, że nie mamy nadmiaru działań, bo podchodzimy do tego przede wszystkim realnie, że ile jesteśmy w stanie zrealizować. Po drugie, nie mamy tych działań, jakby one są bardzo konkretne, bo chodzi o to, żeby były mierzalne. Z drugiej strony są na tyle ambitne, że pozwalają nam, albo też takie stwarzają sytuacje, że wychodzimy poza tę strefę własnego komfortu, też po to, żeby się rozwijać, żeby szkoły rozwijać, żeby nasi uczniowie mogli się rozwijać. No i przede wszystkim te terminy, które w tym celu już określamy, że to jest tak ten graniczny czas, kiedy my mamy osiągnąć ten cel i te działania wdrożyć. I to wszystko w moim przekonaniu powoduje, że my rzeczywiście myślimy tak realnie myślimy, czy te wszystkie przykłady, które wygenerowaliśmy, i to zrobimy, i to, czy one są realne? Czy mamy na to odpowiednie zasoby? Raz finansowe, drugie sprzętowe, trzecie przestrzenne, a po czwarte, czy mamy zasoby ludzkie? Więc też ta rozmowa o naszych możliwościach, czy my damy radę, podołamy, czy ci ludzie, czy my, czyli nie wiem, czy pani Zosia, Kasia, Jola jest w stanie to zadanie zrealizować. Bo jeśli nie, to trzeba to przeformułować albo zadbać o wsparcie, więc to też gdzieś tutaj jest, to też jest tutaj ważne. Ale wracając do tego wątku, jak to robię, właśnie pracuję nad tym, żeby te cele, tak kieruję pracą nauczycieli, żeby jasno, konkretnie formułowali cele w sposób też taki terminowy. To nam pozwala na to, żeby te plany były właśnie, żeby było mniej, a żeby było treściwie, żeby było efektywnie. No tak, niektórzy mówią mniej znaczy więcej. No, tak. Bardzo Ci dziękuję za ten wątek Smarta, bo mam wrażenie, że większość z nas, którzy tutaj rozmawiamy, ale też z tych Państwa, którzy nas słuchają, no to dobrze wiedzą, co to jest smart. No i taka jest cecha bardzo wielu takich pomysłów na doskonalenie swojej pracy i skuteczności, że no opowiada się o nich, ale potem w zastosowaniu jakoś jest kłopot, żeby tą metodologię wziąć pod uwagę, a Ty opowiedziałaś o tym takimi własnymi słowami, że tak powiem, jak to realnie zrobić, znaczy, że ten smart to nie jest jakaś idea amerykańskich psychologów, tylko to rzeczywiście może nabrać pewnych kształtów w realnym procesie planowania, czy to razem z ludźmi, czy osobno. No i no właśnie, tym sposobem doszliśmy do takiego obszaru, moim zdaniem decydującego o tym, czy spełni się ten ideał, że nasze cele, nasze zamierzenia, to co wsadzamy w plan, będzie też ważne dla osób, które mają je wspólnie z nami zrealizować, czyli nauczycielek, nauczycieli, pracowników szkoły, a może też i rodziców, a może też organy, które mają nas wspierać, czy finansują nasze działanie. No i otwieramy temat partycypacji, czyli tego, w jaki sposób dyrektor może sprawić, czy dyrektorka, że nie jest samotny, że ktoś mu w tym towarzyszy, że ktoś też na to spogląda i jest taka nadzieja, że potem będzie się z tym identyfikował. Jak to robisz, Dorota, jak to robisz? No właśnie, to wiem, tak że dużo takich rzeczy robisz. Tak, tak sobie właśnie pomyślałam, że otworzyłeś mi teraz, Przemku, przestrzeń do tego, żebym się rozwinęła, tak, odnośnie tego celu, tego smarta i tego planowania. I rzeczywiście, jakby uzupełniła to, co do tej pory powiedziałam, chyba już teraz konkretnym przykładem, bo u mnie to działa tak, że w planowaniu pracy uczestniczą wszyscy nauczyciele. Ja mam w tej chwili 60 nauczycieli i nauczyliśmy się pracować w taki sposób, że wszyscy uczestniczymy w tym procesie planowania. Na pewno w tym procesie określania celu, generowania działań, układania jakiegoś tam harmonogramu, prawda? No, oczywiście przy 60 osobach potem ktoś to musi gdzieś tam spisać i ułożyć już taką strukturę w ramę formalną, tak? Czyli włożyć do jakiegoś formularza. Natomiast sam ten taki moment planowania pochodzi od wszystkich i u mnie to wygląda tak, że ja zawsze na to zabezpieczam taką przestrzeń na zebraniach Rady Pedagogicznej, gdzie mamy, jakby minimalizuję, wiecie, takie części tych zebrań, gdzie dużo mówię i tam opowiadam i tak dalej. To jest jakieś minimum, często dostarczając nauczycielom wcześniej materiały do zapoznania się, żeby o tym już nie mówić. Natomiast poświęcam ten czas na zebraniach na to, żeby nauczyciele mogli właśnie wspólnie tę pracę poprowadzić. To znaczy ja ją prowadzę, tak? Ja pracuję metodami warsztatowymi, a więc nauczyciele pracują w grupach, w tych grupach formują cele, potem na forum w jakiś sposób zbieramy i szukamy tego wspólnego mianownika, żeby powstał 1, 2 czy 3 cele, bo też zależy oczywiście, co chcemy osiągnąć. I potem mając te 2, 3 cele, znowu one trafiają do zespołów i tam różnymi metodami, fajnymi metodami generujemy działania, dyskutujemy później nad tymi działaniami, które są dla nas realne, które jesteśmy w stanie, na które mamy wpływ przede wszystkim, bo to też jest ważne, bo przecież są rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc warto gdzieś tam je odłożyć na bok. I nie poświęcać im czasu. I jakby powstaje tak wtedy cały katalog, który, tak jak powiedziałam, już potem grupa osób, kilku osób wkłada w taką całość planu czy programu. To powoduje, że ludzie, którzy uczestniczą w tym planowaniu, czują się autorami tego planu, czują się współodpowiedzialni, odpowiedzialni za to działanie. I to jest, ale jeszcze jest jedna korzyść moim zdaniem, pewnie już mówię za długo, ale muszę o niej powiedzieć, wbrew pozorom... Nie mówisz za długo. Okej, wbrew pozorom my jakby minimalizujemy sobie czas pracy nad tym planem, bo wiecie, normalnie jakbyśmy to zlecili 4 osobom czy 5 osobom, czy poprosili o współpracę 4 czy 5 osób, to by tak wyglądało, że oni by gdzieś tam w zaciszu domowym odrębnie siedzieli każdy ileś godzin, potem by próbowali to jakoś złożyć w całość i powstałby jakiś miszmasz. I trwałoby godzinami później, wiecie, układanie tego i tak dalej. I jeszcze pewnie jakieś frustracje, że to nie powstało tak, jak powinno. Tutaj my już na tej przestrzeni, powiedzmy sobie, 1,5 godziny do 2 godzin potrafimy zbudować, oczywiście mając wcześniej diagnozy, potrafimy zbudować program wychowawczy na przykład, prawda, który rekomendujemy rodzicom, ale wcześniej są te diagnozy. I powiem jeszcze o jednej rzeczy tak szybciutko, bo ona jest takim wstępem do planowania i często jest już elementem diagnozy, Ja prowadzę wspólnie z nauczycielami w identyczny sposób podsumowanie pracy szkoły. Moje podsumowanie pracy szkoły roczne nie polega na tym, że wszyscy kolejno wstają i czytają swoje sprawozdania, których, przepraszam, nikt nie słucha, tylko siadamy w zespołach i w tych zespołach dyskutujemy nad tym, co w danym roku było dla nas ważne, na co warto poświęcić czas w kolejnych latach, z czego zrezygnować, co może udoskonalić i to jest już nasza diagnoza na kolejny rok i potem już powstają, w ten sposób już się jakby klują pierwsze pomysły na to, co włożyć do planów pracy na następny rok szkolny. Więc to są takie rzeczy, takie działania bardzo proste, wcale nie czasochłonne, wcale nie wymagające wysiłku z mojej strony, ani myślę ze strony nauczycieli, bo to zebranie i tak trwa. Więc dla mnie to jest taka partycypacja i włączanie wszystkich nauczycieli do tego procesu planowania. Mhm. No właśnie, ale chciałbym Ciebie zapytać jeszcze. Wiem, że się spieszyłaś, ale jeszcze mamy chwilę czasu. Okay. Gdybyś, Dorota, mogła powiedzieć, jak sądzisz, co jest kluczowe, żeby przekonać nauczycieli i nauczycielki, że to, co robią wokół planu, to jest rzecz, która jest ważna i która ich dotyczy. Bo mam wrażenie, że to jest czynnik, który sprawia, że ludzie nie tyle realizują jakiś przykry obowiązek wtedy, tylko pracując nad tym mają poczucie, że to jest coś istotnego i że warto na to poświęcić czas. A mam wrażenie, że często w zespołach nauczycielskich, które dostają takie zadania, bywa tak, że nauczyciele wiedzą, że to trzeba zrobić, no ale nie ma w tym ani siły i energii, bo nie czują się tak bardzo z tym. Jak to sprawiasz, że ludzie mają szansę potraktować to jako ważne? I ja myślę, że to w ogóle to trzeba zacząć od tego początku, kiedy jakby to się jakby zaczęło rodzić, że to plan nie może być mój, że ludzie muszą w tym uczestniczyć, bo inaczej nie są za to odpowiedzialni. I to ja myślę, że sięgając do tych właśnie lat wstecz, to widzimy taki pewien proces, że powstał plan, na początku mój, połowa z tych rzeczy, ludzie tego nie chcą się z tym utożsamiać, potem zaczynam zmniejszać ilość zadań, oni zaczynają widzieć, że to działa, potem oni dorzucają swoje pomysły. To jest po prostu proces. Ja jestem przekonana, że u mnie to był proces, kiedy ludzie w pewnym momencie dostrzegli, że jakby to przynosi pewne rezultaty, że te wszystkie działania, które podejmujemy, one rzeczywiście służą rozwojowi ucznia i jakby myślę, że tu nie ma takiej prostej odpowiedzi, że właśnie ja machnęłam różdżką Harry'ego Pottera i to się zadziało. Tylko to jakby to było wszystko w procesie, ludzie widzieli, że to, co zaplanowali, jest zrealizowane, przynosi efekty, nawet stanowi pewną taką atrakcję, chociaż nie lubię tego słowa, bardziej lubię angażowanie, skuteczność niż atrakcję, ale jest jednak pewną taką atrakcją dla ucznia, dla samego nauczyciela i że rzeczywiście w tym kierunku trzeba podążać. I to się po prostu jakoś tak dzieje, także to był proces i wydaje mi się, że to było też takie dawanie własnego przykładu, ja w tym też uczestniczyłam, ja się od tego nie migałam, ja nie zamykałam za sobą drzwi, tylko razem z nimi w tym jestem, kieruję tym procesem, dbam o to, żeby to nie było przegadywane nadmiernie, żeby nie było tego czasu zbyt takiego, wiecie, marnotrawionego. Może to wszystko się na to składa. Jasne, ale też zaufanie rozumiem. Do mnie, myślę też jakie. No tak, zbudowałaś zaufanie. Ja jeszcze mam wrażenie, że jak Ciebie słuchałem, to usłyszałem też o tym, że ta procedura pracy nad planem może temu sama w sobie sprzyjać, bo powiedziałaś o tym, że w całym gronie Rady Pedagogicznej rozmawiacie o celach, potem jak już to uzgodnicie, to te uzgodnione idą do zespołów, a potem się rozmawia z kolei o tym na forum, co zostało przygotowane przez zespoły, co też jakby powoduje, że ludzie cały czas mają poczucie, że uczestniczą w czymś wspólnym i mają wpływ zarówno na całość, jak i na te szczegóły, za pomocą których podejmują decyzje. Mhm. Super podsumowanie tego, co powiedziałam w wielu słowach. Chodziło mi tylko o to, żeby to też tak uchwycić jako pewną decyzję. No dobrze, a jak u Ciebie, Mateusz, jak zapraszasz ludzi do współpracy, tak żeby od samego początku mieli szansę się z tym planem zidentyfikować? Tutaj Dorota powiedziała przede wszystkim o tych procesach i o tych oddziaływaniach na nauczycieli, więc ja tutaj nie powiem nic nowego, ale chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz. Wrócę jeszcze na chwilkę tylko do tego samego planowania i planu. Warto pamiętać o tym, że plan jest takim organizmem żywym i warto też mieć świadomości to, że czasami trzeba odpuścić. Bo czasami jest też tak, że my, zwłaszcza dyrektorzy, jak mamy coś zaplanowane, to ambicjonalnie, choćby nie wiadomo co, realizujemy te działania, bo były zaplanowane. Czasami mogą się pojawić jakieś czynniki w trakcie, które spowodują to, że zupełnie inne działanie będzie zdecydowanie ważniejsze. No i wtedy warto odpuścić coś, co można przerzucić jakby na inny termin. Natomiast wracając do tego zapraszania nauczycieli do współdziałania, dla mnie partycypacja ma ogromne znaczenie. Ja jestem takim zwolennikiem tego, żeby właśnie dawać współpracownikom bardzo dużo autonomii i też zapraszać ich wręcz aż do tego, żeby samodzielnie wychodzili z inicjatywą, z własnymi pomysłami. Ja pracuję z bardzo mądrymi ludźmi i to rzeczywiście u mnie działa. Oni mają mnóstwo pomysłów. Bardzo mocno apeluję o to, żeby jeżeli tylko pojawia się jakiś pomysł w głowie, żeby o nim mówić, żeby przychodzić i mówić o nim do mnie. Siadamy wtedy jako zespół, jako Rada Pedagogiczna i analizujemy ten pomysł, na ile jesteśmy w stanie go wdrożyć, na ile jest sens realizacji tego działania. Wychodzę z takiego założenia, i tu też już powiedziałyście o tym, panie, że jeżeli ludzie realizują swoje pomysły, to dużo bardziej się z nimi utożsamiają i jeszcze bardziej wchodzą w realizację tego, więc to jest dla mnie bardzo istotne. Idąc dalej, trochę staram się też odwracać rolę. Pomysły, koncepcje, działania bardzo mocno chciałbym, żeby wychodziły od moich współpracowników, natomiast dla mnie kluczowe jest to, żeby stworzyć możliwości do realizacji tych działań. Możliwości, przestrzeń, stworzyć narzędzia, i wtedy też oni czują się dowartościowani, wiedzą, że to, co jest ważne, mogą realizować, a jak mają do tego jeszcze właśnie możliwości w postaci narzędzi i tej dużej przestrzeni, to jeszcze bardziej w to wchodzą. I chyba na to chciałbym zwrócić uwagę. Jasne. To jeszcze mam do tego pytanie, Mateusz, jak pozwolisz. Ono dotyczy takich dwóch problemów, bo mówiłeś dużo o takiej roli słuchania pomysłów od ludzi, no i też realizowania, bo wtedy jest ten efekt macierzyństwa czy ojcostwa, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, ale wyobrażam sobie, że z tym bywają dwa problemy. Jeden problem, znaczy pewnie jest więcej, ale mnie akurat przyszły do głowy dwa. Jeden jest taki, że pomysły, z którymi różne osoby przychodzą, mogą się nie mieścić, nie wiem, w zasobach, w tej wizji, o której na początku mówiła Marta, w pewnych priorytetach, które sobie ustalasz, i to jest jeden kłopot, a drugi kłopot jest odwrotny, czyli ja rzeczywiście widziałem w życiu wielu dyrektorów, którzy mówili: no to ja chętnie będę słuchał od Państwa pomysłów, tylko że nikt z tymi pomysłami nie przychodził albo przychodziło mało osób. To jeżeli potwierdzasz, że takie mogą być czasem kłopoty, to jak to robisz? Tak konkretnie, jakiś jeden przykład, że po pierwsze, jak reagujesz w sytuacjach, kiedy te pomysły są z punktu widzenia pewnej całości trochę nadmiarowe albo obok głównego kierunku. No i z drugiej strony, jak to robisz, że ludziom w ogóle chce się formułować pomysły? Jeżeli mówimy, wrócę do początku, powiedziałeś o zasobach. Takie mam doświadczenia i tak to widzę, że jeżeli ludzie mają pomysły, no to one wprost jakby biją w ich kompetencje, w ich zasoby. To w zdecydowanej większości tak działa. Mam pomysł i ten pomysł jest jakby adekwatny do tego, co potrafię zrobić. Oczywiście wtedy też staram się znaleźć jeszcze w zespole innych, którzy podobnymi kompetencjami mogą wspomóc osobę, która chce zrealizować takie działanie. Natomiast drugie twoje pytanie dotyczyło tego, co w przypadku, kiedy niedokładnie wbija się to w koncepcję całości, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, że na przykład jest jakiś pomysł, ale ten pomysł ty jako dyrektor szkoły realizujesz jakiś kierunek działania, jakieś priorytety, a przychodzą ludzie, którzy mają takie trochę frikowe pomysły, które byłyby fajne, ale jednocześnie nie widzisz za bardzo sensu, żeby inwestować w nie zasoby. Myślę, że tutaj kluczowa jest przede wszystkim uczciwość. Uczciwa rozmowa i otwarta komunikat. No, pomysł jest dobry, tylko niekoniecznie to jest moment do tego, żeby ten pomysł realizować. Tu chyba nie ma się co roztrząsać, nie wiadomo jak bardzo, ale to chyba trzeba też wypracować z zespołem. No właśnie, że rozmawiamy ze sobą uczciwie i otwarcie. I proszę? Na serio. Rozmawiamy ze sobą na serio. Dokładnie. Uczciwie, otwarcie, na serio i komunikujemy sobie wprost. Ale to wydaje mi się, że to też trzeba wypracować z zespołem. Przede wszystkim właśnie otwartość i uczciwość. Uczciwość to jest chyba to słowo, które tu w tym momencie jest istotne. Drogi panie, droga pani, pomysł jest świetny, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Jak tylko przyjdą realia możliwości, to jak najbardziej do tego wrócimy. Uczciwa rozmowa, ona jest też, myślę, oparta o taką wzajemną lojalność. Jasne. No właśnie, ja teraz Martę chciałbym zaprosić, bo już dawno tyle nie mówiła. Tak, tyle się wątków tutaj zrobiło teraz. Ja, jeśli mogę, to tutaj za tym, co mówił Mateusz, wydaje mi się, że też niesamowicie ważne jest to, co podkreślacie, budowanie relacji z ludźmi, ale też dawanie, myślę, feedbacków, prawdziwych informacji zwrotnych, bo jeżeli ktoś przychodzi do dyrektora z jakimś pomysłem i usłyszy, wiesz, to nie teraz, to jednak się nie wpisuje w wizję, jednak dzięki, inaczej te informacje usłyszy, jak już kiedyś usłyszał o sobie, że dobrze coś robi, bo jeśli tego nie usłyszy, to być może z kolejnym pomysłem będzie bał się przyjść, bo pomyśli, że jest tam tylko krytykowany na przykład. Więc dla mnie też niesamowicie istotne jest w tej właśnie uczciwości wobec ludzi, z którymi się pracuje, dawanie tych rzetelnych informacji zwrotnych, dlatego że wtedy łatwiej też usłyszeć czasami nie, tego nie można teraz zrobić, ten pomysł na ten moment nie jest dobry. I bym pomyślała, że to też jest takie potężne narzędzie, którymi chyba dysponują dyrektorzy, dawanie po prostu informacji zwrotnej swoim pracownikom. Jeśli jeszcze mogę nawiązać do dawnej wypowiedzi Doroty o smarcie, to tam chciałam to podkreślić, bo to wydaje mi się niesamowicie istotne. Mówiłaś o tym, że tym smartem pracujesz ty, pracują nauczyciele i inni ludzie, którzy są zatrudnieni w szkole. To zabrzmiało dla mnie tak, jakbyście wszyscy mieli jeden język i dlatego da się dogadać. Bo jeśli pracuje się w grupie ludzi i nie są jasne reguły gry, tak jak w planszówce, no to po prostu znowu znajdzie się trochę ludzi, którzy pogubią się, trochę ludzi, którzy będą rozczarowani, bo wyobrażali sobie to inaczej. A jeżeli na przykład wprowadzony jest ten smart na tych różnych poziomach, czy w pracy z uczniem, to też jest świetne narzędzie dla wychowawców, dla nauczycieli, czy w pracy nauczycieli, przy okazji tego, jak oni budują swoje plany wychowawcze czy plany nauczania. Jak to jest wprowadzane na Radzie Wychowawczej, to staje się takim wspólnym językiem szkoły, do którego wszyscy mogą się odwoływać, rozumieją go i znają reguły gry, czyli tak naprawdę też cały ten proces planowania przebiega dużo sprawniej, dużo szybciej. Okej. To jest a propos tej wspólnej pracy, ale ja też mam do ciebie a propos tej partycypacji jeszcze pytanie, takie, nie wiem jak to nazwać, chodzi mi bardziej o świadomość pewnych potrzeb związanych ze wspólnym planowaniem i z partycypacją, bo ja mam wrażenie, że zgadzamy się tu wspólnie i pewnie wszyscy nasi słuchacze też by temu przytaknęli, że ta partycypacja jest istotna z różnych powodów w szkole, że szkoła jest takim wspólnym tworem wszystkich osób, które są w nią zaangażowani, ale wydaje się, że realnym problemem wielu liderów edukacyjnych jest jednak to pozostawanie w pewnej samotności, czyli takie oddawanie czegoś ludziom, bo trzeba to zrobić, bo trzeba nauczycieli zaprosić, ale bez takiego przekonania, że oni naprawdę stworzą coś wartościowego i wtedy dyrektor czy dyrektorka mogą mieć poczucie, że tak naprawdę z tym planowaniem, z tym ustalaniem, z tym decydowaniem zostają sami. To co może być przyczyną Twoim zdaniem i jeżeli taka jest, to jak z tym pracować? Tego zostawania w samotności, takiego nieufania, takiego poczucia, że no dobrze, to niech tam w zespole przygotują, ale ja to potem skoryguję, poprawię, zrobię po swojemu. Co jest przyczyną tego, wydawałoby się, trochę nielogicznego stosunku do innych, polegającego na tym, że ja jestem taki ostrożny i nie ufam. I nawet jak oni coś zrobią, to jednak poprawię to i zrobię sam. Słuchajcie, ja to znowu o tej wizji, ja po prostu dzisiaj jakąś panią od wizji się staję, bo mam wrażenie, że że często tą przyczyną pozostania w samotności na sam koniec i poprawieniu po kimś tego, co zostało zrobione, naprawdę tam może być u samego zarania problemu to, że to nie zostało jasno skomunikowane, to, że zabrakło mi czasu albo czasami wcale nie czasu, tylko stworzyłam błędne założenie, że to jest jasne, że wiadomo, co trzeba zrobić. A chyba taką dobrą praktyką, pewnie tutaj znowu nie odkrywam Ameryki, ale warto chyba to sobie w ogóle wytworzyć jako nawyk tak naprawdę. Na koniec spotkania, choćby ono trwało bardzo krótko, sprawdzenie, czy ten ktoś dobrze zrozumiał moje słowa. Bo my myślimy w różnej prędkości, różne rzeczy mogą nas przy okazji rozproszyć, a taką pierwszą gwarancją chyba sukcesu bym nawet powiedziała, użyłabym tego mocnego słowa, czy coś, na co się umówiliśmy, będzie zrealizowane, to jest sprawdzenie, czy my naprawdę obydwoje wiemy, na co się umówiliśmy, żeby tutaj nie było u samego początku jakiegoś problemu. Okej. Czyli to trochę rozumiem tak, że problem może być złożony, wynikać z wielu rzeczy, ale zachęcasz do tego, żeby popatrzeć na takie elementarne sprawy. Na przykład to, czy ludzie, których o coś proszę, dokładnie tak jak ja miałem to w intencji, zrozumieli to, co powiedziałem. I to jest jakiś punkt wyjścia. Rozumiem. Zwłaszcza, że jednak ta rzeczywistość szkolna jest bardzo dynamiczna, jest też przesycona dźwiękiem, więc czasami naprawdę my coś powiemy, a ktoś tego z jakiejś przyczyny nie złapie, choćby dlatego, że po prostu był rozproszony na innych rzeczach. I wtedy po dwóch stronach pojawi się rozczarowanie, tak? Ten dyrektor nie będzie zadowolony, że coś nie zostało zrobione i musi to poprawić, a ten, kto został poproszony o jakieś działanie, nie wiem, nie będzie miał satysfakcji, może będzie mu z tym źle, może będzie miał do siebie żal, a może po prostu też wycofa się z tego zgłaszania się do kolejnych rzeczy, może nie będzie chciał zwyczajnie już. Rozumiem. To zapytałem o to coachkę, a jeszcze dorzucę, odbiję do Was to pytanie, Dorota i Mateusz. Skąd bierzecie zaufanie, że jak zapraszacie nauczycieli do wspólnej pracy nad planem, który jest w końcu ważną rzeczą, bo od niego różne rzeczy zależą, jak skorzystamy z zasobów, jakie cele osiągniemy, to skąd bierzecie zaufanie, że dla nich to jest ważne? Że dla nich to jest coś, nad czym się rzeczywiście zatrzymają, i rozsądnie do tego podejdą. Skąd ta wiara? Skąd taka rzeczywistość, że nie jesteście w tym osamotnieni? Ja mam taką sporą grupę nauczycieli, którzy są ogromnymi entuzjastami edukacji, którzy rzeczywiście swój zawód wykonują z pasją i wszystkie jakby są bardzo też otwarci na zmiany, które gdzieś tam cały czas tej edukacji zachodzą, są bardzo otwarci na wszelkie nowości. I dlatego wszelkie działania, które podejmujemy, w ogóle wiele działań, które podejmujemy, w ogóle wychodzi od nich. To już jest dla mnie dowód, że to jest dla nich ważne, tak? Bo gdzieś tam na tych naszych wspólnych spotkaniach wychodzą z pewnymi propozycjami rozwiązań. Myślę, że to jest też wiele lat wspólnej pracy, bo ja jestem nieustającą dyrektorką w jednej szkole. Ona się po drodze zmieniała ze szkoły podstawowej na gimnazjum, na zespół szkół, potem znowu na szkołę podstawową, ale ja pracuję z tymi samymi ludźmi. Gros tych ludzi to są ludzie, których zatrudniałam. Nie wiem, skąd ja to mam, ale ja mam dobrą rękę do nauczycieli. Budujesz relacje, dbasz o te relacje. Rękę, wiecie, że trafiają do mnie ludzie, którzy kochają swój zawód. I czasami może oni są też różni, nie wiem, tam metodycznie, tak, ale są tak otwarci i tak gotowi na uczenie się i na czerpanie z tych wzorców, które mają dookoła, że niebywale się też rozwijają na moich oczach. I jak ja widzę też to, jak oni działają, to po prostu ja to wiem, że są rzeczy, które są dla nich ważne. Ja mam taki przykład oceniania. Wiecie, ja w tej chwili jestem na takim etapie oceniania bez stopni. Może jeszcze nie całkiem i pewnie też nie dojdziemy do tego poziomu, żeby to było całkowicie bez stopni, w ocenie bieżącym oczywiście, ale już mamy wiele takich rozwiązań, które na przykład myśmy zdecydowali się, że przestajemy stawiać stopnie od klasy czwartej w pewnym momencie, potem to przeszło na klasę piątą, wróciło znowu do kolejnej klasy czwartej i to była oddolna inicjatywa, ludzie tego potrzebowali. I to dla mnie też pokazuje, że pewne kierunki są obrane rzeczywiście zgodnie z tymi ich potrzebami. Ja myślę, że to właśnie wynika z ich takiej gotowości i otwartości na zmiany, ale też z tego, że ja po prostu otaczam się ludźmi. Ja nie mówię też, że w 100%, bo to by było zbyt idealistyczne i jest to niemożliwe. Ale naprawdę otaczam się dużą grupą ludzi, którzy czują edukację i którzy kochają dzieci. I ja wiem, że wiele z tych działań to są po prostu działania dla nich ważne. No to tak po prostu wiem. Rozumiem. Piękne to są słowa, ale ja rozumiem, że to, że możesz to powiedzieć, to są też lata pracy. Tak. Z zespołem, lata budowania zaufania, dokonywanie wyborów, pokazywanie sensu pracy i cały szereg takich rzeczy. Mateusz, a ty jak to robisz, że ufasz? No właśnie Dorota tu powiedziała o wielu rzeczach, które ja też chciałbym powiedzieć, ale spróbuję jeszcze dorzucić. Tak, ja też mam za to szczęście, że pracuję z pasjonatami. Poprzedni zespół, z którym pracowałem, ja miałem jeszcze większe szczęście, bo tak jak powiedziałem, budowałem szkołę od podstaw, więc tych ludzi mogłem sobie tak naprawdę dobrać, złe słowo, ale jakby zaproponować współpracę ludziom, którymi przeprowadziłem cały szereg wcześniejszych rozmów i już w trakcie tych rozmów my się na pewne rzeczy umawialiśmy. Natomiast na pewne rzeczy umawialiśmy i to była właśnie pewnego rodzaju uczciwość, lojalność i to działało. Natomiast ten zespół, z którym pracuję teraz, to jest zespół, w który ja wszedłem. To byli ludzie, do których przyszedł nowy dyrektor. I co się okazało? W trakcie, jak zaczęliśmy pracować, to też bardzo szybko uświadomiłem sobie, że pracuję z pasjonatami, że pracuję z ludźmi, dla których ta praca, którą wykonują, jest pewnego rodzaju misją, ale ja musiałem najpierw, nie wiedziałem tego od początku, natomiast musiałem tym ludziom, tak uznałem, że w pierwszej kolejności to ja muszę im pokazać, że to oni są ważni dla mnie, że to oni mają ogromne znaczenie w całym tym procesie, że to nie ja jestem najważniejszy i że to ja chcę być wobec nich lojalny. I taki komunikat im wysłałem na pierwszej radzie pedagogicznej, którą mieliśmy, bo wiadomo, przyszedł ktoś nowy, patrzyli z pewną taką dozą niepewności. Takie sygnały tym ludziom wysłałem i tak starałem się od samego początku pracować i wierzcie mi Państwo, tak jak też powiedziała Dorota, może nie w 100%, ale w 98% to wraca, to działa, to się sprawdza i to sprzężenie zwrotne rzeczywiście jest. W pewnym momencie zaczęliśmy pracować właśnie w taki sposób, że w oparciu o tą lojalność, uczciwość nagle zaczęło się pojawiać tak naprawdę wsparcie za wsparcie. Czasami ja potrzebuję czegoś od Was, czasami Wy potrzebujecie czegoś ode mnie i w momencie, kiedy to realizujemy razem i wychodzimy sobie naprzeciwko, to jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wiele w stanie zrealizować. I pojawia się pomysł, siadamy, rozmawiamy, oczywiście pojawi się czasami dyskusja, ale zawsze dochodzimy do takiego wniosku, że rzeczywiście jest to warte przeanalizowania i wdrożenia. Więc podsumowując, lojalność i chyba to jest takie ważne. Mhm. No i wzajemność, bo ty dużo bardzo mówisz o wzajemności, bo jak ja was słucham teraz, Doroty i Mateusza, to pojawia mi się trochę taki niepokój, że być może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto myśli sobie, Boże, jak ja bym chciał mieć takich ludzi z misją, a ich nie mam. I oni mają fajnie, a ja mam źle. Na czym mi jakoś zależy to, żeby nazwać to, że jeżeli nie masz takiego wrażenia, że tak jest w zespole, no to oprócz doboru kadry, który czasem może być trudny i ograniczony, to jednak są jakieś sposoby, żeby zrobić tak, żeby jeżeli nauczyciel czuje taką misję, to żeby ją jakoś ujawnił i pokazał. I ja mam wrażenie, że to, o czym powiedziałeś ty, Mateusz, na końcu, to jest właśnie taka rzecz. Znaczy powiedziałeś, że pokazałeś, że są ważni. Ja mam wrażenie, że czasem samo zadbanie o to, żeby ludzie poczuli, że są ważni, może być takim czynnikiem, który wyzwala to coś, co nazywamy misją, że jeżeli ten dyrektor czy dyrektorka widzi we mnie kogoś, kto ma ważną rzecz do zrobienia, to mnie jest łatwiej w to uwierzyć, że rzeczywiście mam i zacząć trochę tak o sobie myśleć. To jest bardzo istotne, nie? No właśnie, bo ja dużo o tym gadam, a ty, Marta, może o tym powiesz udatniej. Nie, właściwie to... Ty jesteś człowiekiem od misji u nas. Jestem człowiekiem od misji, ale też muszę powiedzieć, że jest niezwykle inspirujące to, co mówicie. I właściwie trudno coś dodawać tak naprawdę. Ja mogę tylko ewentualnie tym językiem coacha niektóre rzeczy ponazywać. Więc to, co ja tutaj usłyszałam z waszych wypowiedzi, no to właśnie to budowanie zaufania i budowanie tej wzajemności. Jest takie pytanie, które tutaj mogłoby być może komuś wydać się przydatne w rozmowie z człowiekiem, od którego coś chcemy, żeby coś zrobił. I to jest pytanie, które rzeczywiście bardziej tą relację w te granice wzajemności układa. I to jest pytanie, czego ty potrzebujesz ode mnie, żeby to zrobić, żeby to zadanie zrealizować. Ono po pierwsze jakby pozwala sprawdzić, co już mamy, czego jeszcze nie mamy, czego potrzebujemy, a po drugie takie zaproszenie do ujawnienia, że na przykład ja potrzebuję jeszcze z tobą to przegadać, ja potrzebuję dokładnie zrozumieć, co mam do zrobienia, ja potrzebuję dłuższego czasu, no znowu tak naprawdę będzie prowadziło do większej skuteczności, do tego, że to zadanie ma szansę przez to, że zostało dobrze sformułowane, przez to, że została nazwana jakaś potrzeba osoby, która ma to zrealizować, jest większa szansa, że ono będzie skuteczne. Mhm. No właśnie, i to też jest recepta. Umieć zadawać takie pytania, na przykład czego potrzebujesz, żeby to zrobić. I to jest też jakiś początek do tej uczciwości w rozmowie, do tych rzetelnych informacji zwrotnych, do tego okazywania zaufania, do tego wszystkiego, co mam wrażenie, że jest jednak nieprzypadkową sytuacją, że ty, Dorota, masz taki zespół i ty, Mateusz, masz taki zespół, tylko wynika to właśnie z takich różnych recept, który gdzieś kiedyś zaczęliście stosować i potem konsekwentnie to robiliście. I to jest też zaproszenie dla każdego, kto by tak chciał mieć, żeby może od czegoś takiego zacząć na przykład. No dobrze, ale mamy jeszcze dwa wątki i chcę do nich przejść. Do pierwszego z nich przechodzę z pewnym niepokojem, bo chciałbym użyć słowa, które nie brzmi dobrze, a mianowicie słowa autorytarność. Być może lepszym od autorytarności jest słowo zdecydowanie albo decyzyjność, ale wyobrażam sobie, że lider edukacyjny, tak jak każdy lider, bywa w takich momentach, że niezależnie od dużej skłonności do partycypacji, do zapraszania, do uwspólniania różnych rzeczy, są takie chwile, kiedy trzeba powiedzieć, trzeba, a może chcę tak powiedzieć. I trochę to jest pytanie, czy mam prawo. Ja chcę, żeby to szło tak. Dla mnie ważne jest to. Ja podejmuję decyzję, rozumiem, że macie inne zdanie, ale idziemy w tę stronę. To jest moja domena i ja tutaj określam pewne warunki. Chodzi mi o taki moment w funkcjonowaniu lidera edukacyjnego, kiedy on zbiera się na odwagę i tak właśnie funkcjonuje. Pokazuje, czego chce, decyduje, przekonuje, wywiera skuteczną presję. Powiedzcie chwilę o takich momentach. Może zacznę też od Marty, bo to na pewno nie jest łatwy moment dla żadnego człowieka, żeby tak, czasami robimy to odruchowo, mamy taki nawyk, ale w momencie, kiedy świadomie tak czynimy, to pewnie nie jest proste. Czy mogłabyś to jakoś coachingowo skomentować? Te autorytarne momenty. Wiesz co, no ja myślę sobie, że będąc w takiej roli osoby decyzyjnej, osoby zarządzającej, dyrektora, który czasem musi być dyrektywny, to się absolutnie wpisuje w tę rolę. Też na pewno mogę powiedzieć głosem trochę nauczycieli, z którymi prowadziłam procesy coachingowe, że jest to też bardzo ważne mieć takiego dyrektora, który potrafi być stanowczy, który potrafi w pewnym momencie podjąć decyzję, nawet wiedząc, że ta decyzja nie dla wszystkich jest fantastycznym rozwiązaniem, bo taki dyrektor daje też poczucie bezpieczeństwa. Taki dyrektor to jest tak jak ten rodzic, który jak ma jakieś przekonanie na jakiś temat i robi to rozumiejąc intencje, że robi to na przykład dla dobra instytucji, dzieciaków, pracowników, to zdecydowane przyjęcie jakiegoś stanowiska, podjęcie jakiejś decyzji nawet może denerwować na początku, ale ono daje coś, co jest niesamowicie ważne, czyli poczucie bezpieczeństwa. Mhm. No właśnie, ja sobie uświadomiłem, że tutaj właściwie to nie jest dylemat, czy być dyrektywnym, czy być partycypacyjnym, tylko dylematem jest to, kiedy skorzystać z takiego stylu, a kiedy z takiego. No i teraz do Was, dyrektorstwa, mam pytanie. Kiedy macie takie poczucie, że musicie wziąć całą odpowiedzialność? Czy w ogóle macie takie momenty? Może udało Wam się zbudować takie środowisko, w którym to w ogóle nigdy nie jest konieczne? Trochę chciałbym, żebyście o tym opowiedzieli. Kiedy tak decydujecie? Czy w ogóle czasem czujesz, że jesteś tutaj jedynym ważnym decydentem? Mateusz? Jak się zorientowaliście, to ja jestem zwolennikiem raczej takiej autonomii, ale rzeczywiście są takie obszary, w których bezwzględnie myślę, że ta autorytarność powinna zafunkcjonować. I to są takie obszary, przede wszystkim jak prawo. Czasami jest tak, że no nie zawsze wszyscy pracujący w szkole zgadzają się z zapisami prawa. No niestety prawo jest prawem i tutaj to jest temat bezdyskusyjny i tu czasami trzeba bardzo konkretnie i rzeczowo podejść do tego. Drugi taki obszar to są wszelkiego rodzaju kwestie związane z bezpieczeństwem uczniów. I tutaj też w sytuacjach, nazwijmy to, różnych, podbramkowych, czy jakichś spornych, czy jakichś nie do końca doprecyzowanych, też ta ostateczna decyzja musi być po mojej stronie. No i właśnie ten autorytaryzm też w tym zakresie, że no jeżeli chodzi o bezpieczeństwo uczniów, to są sprawy bezdyskusyjne. I chyba trzeci taki obszar to są różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Trochę Marta o tym wspomniała, tak? Jeżeli jesteśmy w sytuacjach kryzysowych, to ludzie, z którymi pracujemy, muszą mieć to poczucie bezpieczeństwa i tego, że pojawi się ktoś, kto jakby w szerszym zakresie weźmie tą odpowiedzialność za wszystkich. Więc to są takie kluczowe obszary w zakresie tej autorytarności, takiej, nazwijmy to, twardej. Natomiast mówiąc o trochę bardziej miękkiej autorytarności, tak to określę, no to myślę, że czasami jest tak, że nawet jeżeli pojawiają się różne pomysły w zakresie realizacji jakichś działań, jakichś planów, jakichś projektów, pojawiają się, no bo czasami jest dyskusja między nauczycielami, pójdźmy w prawo, pójdźmy w lewo, zróbmy to w taki, zróbmy to w inny sposób, no to czasami ta rola dyrektora jest taka, żeby postawić tą przysłowiową kropkę nad i jakby wskazanie. Idziemy w tą konkretną stronę. I jeszcze jeden obszar, w którym też wydaje mi się, że czasami warto troszeczkę bardziej stanowczo. Czasami jest tak, że chcę coś zdelegować na danego nauczyciela. Jestem przekonany, że ma do tego pełne predyspozycje, ma do tego pełne kompetencje. A on oczywiście się zastanawia nie dlatego, że nie chce, ale nie do końca jest przekonany, czy sobie z tym poradzi. Jeżeli ja jestem przekonany, że rzeczywiście uda mu się to zrobić, to też taki, myślę, że jasny, precyzyjny komunikat, dosyć rzeczowy powinien pójść. Dasz radę, poradzisz sobie, ale za tym jeszcze musi pójść jeszcze jedna informacja, na zasadzie wierzę w ciebie, ale pamiętaj, jeżeli będziesz miał potrzebę, to też musi być taki wydźwięk bardzo stanowczy, jeżeli będziesz miał potrzebę, to oczywiście możesz liczyć na moje wsparcie. I to też musi być wypowiedziane w sposób właśnie taki dosyć precyzyjny, stanowczy, konkretny. Okay. I to chyba są te miejsca dla mnie, gdzie trzeba być, jak to powiedziałeś, rozumiem. Bardzo wyraźnie je wyliczyłeś, ale ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzyło ci się, Mateusz, właśnie tak trochę dyrektywnie próbować zrealizować u siebie w szkole jakąś, powiem to tak szeroko, ideę pedagogiczną, czyli krótko mówiąc, nie kryzys, nie prawo, nie bezpieczeństwo, tylko na przykład twoje przekonanie, że jakiś rodzaj oddziaływania wychowawczego, dydaktycznego, tego, co jest w tym DNA szkoły jako instytucji, która pomaga uczniom i uczennicom się rozwijać, żeby jakby przekonywać ludzi trochę wbrew ich poglądowi albo wbrew ich przekonaniom, że to właśnie tak jest dobrze, bo to było ważne dla ciebie. Tak, tutaj Dorota wspomniała o tym ocenianiu bez ocen. My jako szkoła jesteśmy na etapie wdrażania, może nie całości oceniania kształtującego, ale dużego zakresu tych elementów oceniania kształtującego. Zresztą uczestniczymy w całościowym rozwoju szkoły. I tutaj pojawiały się wśród nauczycieli, pojawiały się pewnego rodzaju wątpliwości, czy aby na pewno w tą stronę, a być może będzie to wymagało od nas większego zaangażowania, więc tutaj to nie było tak, że oni nie chcieli, ale pojawiały się wątpliwości. I tutaj to był ten moment, w którym chyba troszkę bardziej stanowczo musiałem powiedzieć i powiedziałem, idziemy w tym kierunku. To się dzieje. Rozumiem, że nie wszystkim wam się to podoba, ale mi zależy na tym, żebyśmy w tę stronę szli. Dokładnie. Okej. No dobra. Dorota, jak u ciebie? Czy bywasz... Tak, znaczy oczywiście tak, są te obszary, tak jak powiedział Mateusz, związane z kryzysem, czy w ogóle z kontrolą, która też no, gdzieś tam jest nam przypisana i te przeróżne takie sprawy też finansowo organizacyjne i tutaj rzeczywiście ta dyrektywność, autorytarność jest potrzebna, no pewnie tak. Natomiast jeśli chodzi o same procesy pedagogiczne, to ja mam kilka takich doświadczeń i jednym z nich to jest właśnie ocenianie. Znaczy w ogóle chyba tę autorytarność chciałabym odnieść trochę też do samej teorii zarządzania zmianą. Jeżeli wdrażamy jakąkolwiek zmianę, to przychodzi taki moment, że przychodzi czas na utrwalenie tej zmiany i czasem, to jest moje przekonanie, ale pewnie to tak jest, że czasem my musimy też, żeby utrwalić pewne nawyki, pewne nowe działania, no to gdzieś tam też zadziałać na tym etapie autorytarnie. I ja mam takie doświadczenie właśnie z ocenianiem. Tutaj trochę powtórzę, ale to moje doświadczenie to trochę inaczej wygląda. Bo ja pamiętam taki moment, kiedy wdrażałam to ocenianie kształtujące wiele lat temu, blisko 20 lat temu, 18-17 lat temu, wdrażałam na takiej zasadzie, że była to wtedy innowacja pedagogiczna, bo to jeszcze taki był czas, że rzeczywiście to tak mogło wyglądać. I potem pozyskiwałam sobie zwolenników tej zmiany, ale to tak wyglądało, że tych ludzi zapraszałam na wspólne konferencje, wyjazdy do CEO, tak? Na szkolenia i oni tak by też zarażali się tym zjawiskiem. Później już szkolenia całych zespołów nauczycieli, wdrażanie, pokazywanie przy różnych okazjach efektów tego działania, podsuwanie ludziom różnych badań, książek, pozycji, literatury, artykułów, już teraz to już z kolei różnych tak postów, czy blogów, które gdzieś tam się pojawiają w przestrzeni internetowej. Ale oczywiście przyszedł taki moment, kiedy uznałam, dobrze, chyba wszyscy są na tyle przygotowani, czy są przekonani, czy nie, to nie wiedziałam, że mogę to wprowadzić do nadzoru pedagogicznego. No i wiecie, i to się stało takie autorytarne wtedy, no bo jeżeli ja wprowadziłam stosowanie cokolwiek, tak, na początku celów, kryteriów, potem informacji zwrotnej i tak dalej, do nadzoru, no to ja potem skrupulatnie jakby ten nadzór sprawowałam, czyli prosiłam nauczycieli o to, żeby pokazali mi, jakie informacje, jak piszą informacje. Konsekwentna byłaś. Tak? Tak, byłam konsekwentna, zresztą jestem do dzisiaj, bo jakby to ocenianie jest co roku u mnie w nadzorze pedagogicznym. Oczywiście ono przybiera inną formę, dzisiaj bardziej wspomagania, bo też chodzi o to, żebyśmy się rozwijali. I potem przyszedł taki moment, kiedy zapisaliśmy też pewne elementy w statucie. Ja wiem, że statut uchwala Rada Pedagogiczna, tak? I że ja potrzebowałam tutaj zebrać ponad połowę nauczycieli, którzy by poparli tutaj te moje pomysły jakby w tym zakresie, no ale mnie się to udało zrobić. Tu może już nie było takiej autorytarności, tylko wybierałam tych ludzi, którzy rzeczywiście rozumieli i jakby czuli taką potrzebę, ale ta autorytarność się na pewno przejawiła w momencie, kiedy ja wpisałam to do nadzoru, tak? To jest teraz elementem nadzoru. Wprowadzam taki zwyczaj i tak działam. No i to powolutku i ci nieprzekonani gdzieś tam się przekonywali i myślę, że dzisiaj to rzeczywiście znakomita większość nauczycieli uważa, że to jest ten kierunek, który powinniśmy obrać, zwłaszcza, że my jednak mamy szkołę, w której mamy bardzo zróżnicowane potrzeby edukacyjne i ocenianie stopniem jest niebywale krzywdzące, tak? Z uwagi na to, że jeden może osiągnąć tą szóstkę bez problemu, ale dla innego jest to po prostu niemożliwe i żeby też nie stygmatyzować tych dzieci, nie? Więc tak to po prostu wygląda. No i takich przykładów pewnie jeszcze mam kilka, ja też tak wyrażałam interdyscyplinarność w szkole, no tutaj to tak trochę rzeczywiście wojowałam, ale w pewnym momencie powiedziałam, że okej, zarządzam w tym roku tydzień z projektem interdyscyplinarnym i koniec, tak? Po prostu zarządziłam. To się przyjęło i trwa już ładnych lat. Okej. Czas rzeczywiście biegnie szybko, jeszcze zostało nam parę minut, jeszcze jeden wątek, ale nie mogę się oprzeć chęci zapytania Marty o jedną dodatkową rzecz związaną z tą kwestią dyrektywności, bo mam wrażenie, że kłopot z dyrektywnością pojawia się wtedy, kiedy liderzy zaczynają mieć taki nawyk, znaczy, że coraz więcej spraw traktują jako takie, które wymagają ich interwencji i zapominają o partycypowaniu, o zapraszaniu ludzi, a z drugiej strony jest też taki kłopot, że ludzie w momencie, kiedy lider podejmuje jakąś twardą decyzję, uzasadnioną rozmaitymi rzeczami, na przykład jego przekonaniami, tak jak Dorota mówiła o interdyscyplinarności, czy Mateusz o ocenianiu, no Dorota też o ocenianiu, bo to akurat kręgi ceowe, to jak to można robić, żeby ludzie nie stracili zaufania, to trochę tak z perspektywy tych nauczycieli, że jednak to jest tylko wyjątek, a nie reguła, że to nie jest tak, że właśnie jesteśmy poddanymi w królestwie, tylko że dalej jesteśmy zaproszeni do tej partycypacji. Jak o to można zadbać, żeby ludzie nie stracili w sytuacji, kiedy czasem muszę tak się zachować, nie stracili tej gotowości do współdziałania? Wydaje mi się, że tutaj kilka rzeczy. Pierwsza to taka, żeby być ze sobą szczerym tak naprawdę i wiedzieć, jak chcę, żeby ta moja rola dyrektora wyglądała i być świadomym, kiedy... Zadawać sobie takie pytania. Tak, kiedy chcę być jaki tak naprawdę, albo w jakiej sytuacji można nawet stworzyć katalog takich sytuacji, kiedy potrzebuję być jakiś. Druga rzecz, jeśli się już jest szczerym ze sobą i się rozumie te swoje intencje i potrzeby, to byłabym też szczera tak naprawdę z ludźmi, którym to mówię. Bo w sumie co stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć, słuchajcie, tym razem nie możemy o tym rozmawiać, nie będziemy o tym dyskutować, bo i tutaj są jakieś powody i zrobimy tak i tak. Bo to powiedzenie tym razem znowu wprowadza jakby tą miękkość, tak, że to nie jest już tak na zawsze, to nie jest trwała zmiana, tylko to jest po prostu sytuacja, która wymaga akurat takiego stylu zarządzania. Czy coś jeszcze tutaj bym zrobiła? Ja mam wrażenie, że ty opowiadasz trochę o takiej prostej dyrektywie stanięcia w prawdzie, czyli jeżeli podejmuję w taki sposób decyzję, no to nie udaję, nie tupię nogą, nie mówię, bo tak. Znaczy oczywiście ja rozumiem, że dyrektorzy nigdy nie mówią, bo tak, ale czasami się zachowują tak, że wygląda to na bo tak, więc jednak nie, tylko uzasadniam nawet swoimi przekonaniami i mówię to tym razem, czyli że to nie jest sposób, w jaki ja pragnę działać, tylko to jest sposób, w który teraz w moim przekonaniu powinienem zadziałać. Tak bym zrobiła. Tak, no bo to, ta szczerość tak naprawdę i właśnie ta w dwie strony, że tak powiem, i wobec siebie i zrozumienie swoich intencji, wizji, momentu, w którym teraz jestem i ta szczerość wobec ludzi, z którymi pracuję, wydaje mi się, że no jest gwarancją tego, że ten miks bycia dyrektorem włączającym i dyrektorem autorytarnym czy autorytatywnym może bardziej po prostu zadziała. No tak, tak. Ta autorytarność rzeczywiście źle brzmi. Ty mówiłaś z kolei o dyrektywności, to mi się wydaje takie bardziej miękkie słowo. I ja rozumiem, że nasze przesłanie jest takie, że warto wiedzieć, kiedy i dlaczego chcę być taki albo chcę być taki ze względu na jakiś ważny cel. Czyli mam wybór, a nie nawyk, że komenderuję, ani nawyk, że za nic nie biorę odpowiedzialności, tylko zawsze ludzi pytam, co by w takiej sytuacji zrobili. Dobrze, mamy po minutce na ostatni wątek. To jest taki trochę paradoksalny wątek, bo właściwie cały czas mówiliśmy o jakichś planach, celach, a teraz świat wokół nas jest taki, że bez przerwy pojawiają się rzeczy kompletnie nieprzewidywalne, żeby zobaczyć choćby powódź, wojnę, COVID. Jak się przygotować na nieprzewidziane? Paradoksalne pytanie. I każdy z was ma minutę. Jak się przygotowujesz na nieprzewidziane? Trochę już, ja może wrzucę od razu swoje, to nie będę musiał podsumowywać. Moim zdaniem to jest to powietrze w planie, czyli powietrze w planie zawsze jest jakąś szansą, ale być może jeszcze coś. To może ja do tego dorzucę no gdzieś tam jednak też taka otwartość na zmiany, gotowość do tej zmiany, ale też taka, wiecie, no, stała gotowość do uczenia się, jak zarządzać kryzysem, jak zarządzać zmianą, jak ją wdrażać i to w moim przekonaniu to bardzo ułatwia, czego dowodów, no mieliśmy ostatnio sporo, tak, chociażby COVID, czy tutaj na wschodzie Polski, gdzie ja jestem, jednak no, ten ruch tutaj związany z wojną na Ukrainie był istotny, więc ja w takim kierunku. Jasne, czyli że to jest coś, czego można się uczyć po prostu. Można, trzeba. Robienie, taka umiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach. Mateusz? Jak sama nazwa mówi, jak coś jest przewidziane, to chyba nie jest tak prosto się na to przygotować. Natomiast tutaj Dorota znowu użyła przede wszystkim tego pojęcia kryzys i zmiana, tak. Ja bym poszedł chyba w stronę tego kryzysu. Jak pojawiają się sytuacje nieprzewidziane, to one przede wszystkim powodują jakieś takie poczucie kryzysu wśród współpracowników. I tutaj chyba najważniejsze jest to, żeby, nie chcę powiedzieć, być w kryzysie razem z ludźmi, ale żeby być między nimi. Żeby być między nimi. I pierwsza podstawowa rzecz to jest umiejętność zapanowania chyba nad emocjami wtedy. Nad emocjami swoimi, bo one u mnie się też zawsze pojawiają, ale co jest też trudniejsze, umiejętność zapanowania nad emocjami współpracowników. Okay. Nie da się przygotować, natomiast ważna jest ta kompetencja umiejętności zapanowania nad emocjami wtedy. Czyli być z ludźmi i brać pod uwagę i własne, i ich emocje i do tego dostosowywać działania. Marto? Tak. To ja do tego, słuchajcie, dorzuciłabym taką świadomość zasobów, bo ona bardzo pomaga nam nie wpaść w panikę na przykład. Taka świadomość oparta na faktach tak naprawdę, tylko ja muszę mieć je na wierzchu. Dam radę, bo dałam radę już w takiej sytuacji, mam takich ludzi, na których mogę polegać, takie zasoby, które do tej pory zbudowałem czy zbudowałam. Bo zdarza się tak, że my tak szybko wszystko musimy robić, że czasami się po prostu od jednego pożaru biegniemy w drugi pożar i brakuje nam tej refleksji, kurczę, mam to coś, że daję radę. I jak pojawia się ten kryzys, czy pojawia się nieprzewidziana sytuacja, może warto na sekundę się zatrzymać, wziąć oddech i sobie pomyśleć, dam radę, bo... Okej. Nie zapominać o tym, że mam zasoby, bo ja rozumiem, że tak. To jest zarówno... na co dzień mieć tę świadomość i sobie przypominać, jak i w momencie, kiedy coś się dzieje, czyli ale z tym sobie dałam radę, to pewnie z tym też. A mam do dyspozycji to i to i to, tego mi brakuje i o to się postaram. No dobrze, to optymistycznie zabrzmiało, że damy radę w sumie w nowych sytuacjach, takich, których nie da się przewidzieć też. I dobrze, że optymistycznie, bo już kończymy. Wam bardzo, bardzo podziękować za ten temat, który jest takim tematem, który łatwo nazwać, ale trudno o nim realnie mówić. Dziękuję Wam bardzo za to, że znaleźliście słowa, żeby to swoje doświadczenie, w pracy z ludźmi, żeby się nim podzielić. Państwu również bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia Odpornej Szkoły. To są webinaria, dialogi, które są spotkaniami dyrektorów, którzy rozmawiają między sobą. Dostają Państwo na nie zaproszenia i będziemy wdzięczni, jeżeli z nich skorzystacie. To są oczywiście bezpłatne formy, ale również zapraszamy do zaglądania na stronę Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie i płatne, i bezpłatne rzeczy, ale zawsze wartościowe można znaleźć. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.